W krainie magii, gdzie marzenia się spełniają, serduszko, rozumek, brzoskwinka i arbus swój domek mają. Ptak z kolorowymi piórami lata wysoko po niebie, zbiera marzenia, by uczynić je rzeczywistością, aby uszczęśliwić Ciebie. Wtem magiczna przesyłka nagle się pojawiła, a w niej mapa z informacją, gdzie świąteczna niespodzianka dla Ciebie się ukryła. Serduszko pełne miłości i ciepła nie marzy o niczym więcej, niż by znaleźć prezent, który sprawi uśmiech na Twojej twarzy dziecięcej. Rozumek jest pełen pomysłów i kreatywności. Wymyśla plan, jak osiągnąć wspólny cel bez trudności. Brzoskwinka i arbus owocowe dusze. Radośnie dołączają, aby pomóc, wszak to wśród owoców są geniusze. Ptaszek przylatuje, wiedząc o świątecznym zadaniu. Rozsyła dobrą energię, aby pomóc w prezentu poszukiwaniu. Wspólnie wyruszają w podróż po magiczną przygodę. Trzymaj za nich kciuki, żeby mieli sprzyjającą pogodę. Po drodze spotykają elfy, krasnale i renifery. Idą pieszo, a czasami wsiadają też na rowery. Uroczą melodię śpiewają wesoło, a radość udziela się wszystkim wokoło. Po drodze pokonują wyzwania i trudności. Nic nie jest im straszne, bo są pełni ufności. Dlatego idą zawsze razem, bo w grupie jest siła. Odnajdują magiczne drzewo, wtem północ wybiła. Wtem pod drzewem znalazł się prezent dla ciebie. Ciekawe, czy po rozpakowaniu go poczujesz się jak w niebie. Za oknem biały puch opada z nieba powoli. Ciekawy jestem, czy mój tegoroczny prezent Ciebie zadowoli, A wybierałem go długo i wiele o nim myślałem, Bo bardzo wiele pomysłów, co Ci podarować w tym roku miałem.